Witam, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii zakupowej. I już Wam mówię, kochani, co tym razem w zakupach mamy tutaj 4 sztuki marchewki, bo planuję młodą kapustę. Młoda kapusta tam dalej jest w zakupach i też dla młodych chomiczków po plastereczku będę im dawać. Także 4 wzięłam, ze 2 na pewno do kapusty i dla chomiczków będzie. Dobra, odkładamy marchewki. Mamy oczywiście mandarynki, moi drodzy. Może będę lecieć z takimi, wiecie, warzywnymi rzeczami najpierw. Tutaj mam takiego niedużego brokuła. Też wzięłam z myślą o tych moich maluchach, małych chomikach, ale te większe też dostaną po kawałeczku, także wsadzę do lodówki i będą mieli. Taki nieduży, był większy to po prostu, żeby się nie popsuł. A taki nieduży to im troszkę wystarczy. Dobra, kochani, tutaj może weźmiemy i odłożę sobie bułeczki. Było 10 bułeczek, bo dzisiaj byliśmy na zakupach i tam już pół chleba zostało, więc nic nie piekłam, więc postanowiliśmy kupić bułeczki. Już oddaję bułeczki. Także, moi drodzy, lecimy dalej. Tak, tutaj mam sałatę na kanapki i dla chomiczków będzie taka nieduża sałata. Moi drodzy, bo się coś zielonego chce. I te kapusty, już Wam pokazuję te kapusty. Tak, taka kapustka, zobaczcie. Była chyba około 7 zł za sztukę taka kapusta. 2 sztuki mam takich. Tak, wygląda. Druga też bardzo podobna. Już Wam pokazuję. Mam woreczku, trzeba z woreczka wyciągnąć, żeby ona się nie zgrzała. Zobaczymy, czy 2 mi aż pójdzie na zupkę z młodej kapusty. Liście można będzie też wykorzystać dla chomików, ale takie liście, jak się umyje, to też można śmiało do zupy skroić. Także jak nie wykorzystam, to zobaczymy, na co wykorzystam. Na pewno się nie zmarnuje. Tu mamy 2 kapusty. Takie duże, kochani, opakowanie rodzynek. Będzie zapas, bo też do babki wielkanocnej potrzebuje. No tutaj może kilograma nie zużyje, ale się na pewno do ciast przyda. Rodzynki. Co my tu dalej mamy, moi drodzy? Oczywiście dla chłopaków moich batoniki. Takie tym razem, zobaczcie, grześki, mango. Małe te grześki, no ale niech mają, jak to się mówi, o rozmaicenie. Oni zaraz mają przerwę świąteczną, także takich batoników 6. Wzięłam sobie taki bulion warzywny, też się przydaje. Ja używam od czasu do czasu do jakichś zupek czy do jakichś potraw, także bulion warzywny 18 kostek, także będzie zapas na dłużej. Na kanapki my bardzo lubimy, bierze taki mniejszy po 150 gram, to wziąłem 2 sztuki w plastrach. Jak się weźmie mniejsze opakowanie i się szybciej zużyje, to on po prostu nie tego, nie wysycha, nie? Także tak, rysołek. Tutaj kawałeczek mortadeli na kanapki. I mamy... Ostatnio sobie wziąłem 2 zupki chińskie i jedną zjadłam, jedną młoda przechwyciła.
Widzicie, nawet mąż nabrał ochoty, także mamy tutaj, widzicie, takie zupki chińskie z włoszczyzną i natką pietruszki, rosół, pomidorowa, smak krabowy ostra i grzybowa. Ostrą to sobie chyba mąż wziął. Także widzicie, takie zupki. 4 sztuki tych zupek. Dobra, niech to leży, może nie spadnie. Do smarowania chlebka. Smakowita. Mówię, margaryna, nie? Tak. Mamy śmietana do tej młodej kapusty. Wzięłam mało, bo jak robimy jakieś, wiecie, już w sezonie przykładowo tam jakieś sałatki, to zazwyczaj biorę dużą śmietanę, ale to mi mała wystarczy, żeby mi się nie popsuła. I mamy tak, tutaj zestaw sześciopak soczków. Sześciopak soczków, widzicie, z Psim Patrolem. Ucieszą się, ale to się opakowanie w sumie tak wyrzuca, ale wiecie, jak to dzieci. Psi Patrol, Psi Patrol. Dobra. Wzięłam sobie twaróg krasnystawski. Ja go ostatnio brałam do makaronu z twarogiem i on taki fajny twaróg, nie jest taki, wiecie, mokry. Tak jak to kiedyś twaróg w domu się robiło. Myślę, że gdzieś sobie na dniach jakieś pierożki. Pierożki zrobię, wzięłam twarogu. Wzięłam takie dla chłopaków na święta, takie jajeczka. Miks takie, zobaczcie, jajeczka wielkanocne, nie wiem nawet ile tego jest. Coś ponad 100 gram. I takie złote jajeczka. I patrzcie, tutaj jeszcze królik jest, ale komedia. Jajeczka i jeden królik, o. Nawet nie zauważyłam. Dziwnie, nie? Jajeczka, jajeczka, to patrzcie, jeden królik. Wymyślili, nie? Nie. Królik w upakowaniu. Dobra. Tak. Na kanapeczki pewnie do tego serka i do bułeczki. Rzodkiewka. Trzeba szybko zjadać. Już wam mówię, co dalej. Ojojoj, bo mi miejsca na stole brak, bo też rośliny mamy oczywiście. Papier toaletowy. To każdy wie, o co chodzi. I tak, kupiłam sobie, moi drodzy, takie miski. 2 sztuki. Miałam tam taką większą miskę i mi pękła. Wziąłam taką mniejszą miseczkę, to będę miała do zagniatania ciasta drożdżowego. Już wam mówię, 9,20 taka miseczka. Jest to jakaś pojemność tej miski, może pewnie jest, nie? Jak to się mówi? Miska. Jak się doczytacie, to się doczytacie. Masa. Nie wiem, czy jest. Taka mniejsza miseczka i ta większa miseczka. Czasami coś, wiecie, też zrobić w takiej miseczce. 22,30. Też fajna miseczka. Takie miseczki. Odstawiamy. I tak wam powiem, co wam powiem. Dzisiaj u nas wyjątkowo, bo my nie kupujemy w zasadzie. Wyjątkowo, wyjątkowo, moi drodzy, woda. Woda w butelkach. Normalnie. Awaria tutaj się, wiecie, u sąsiada stała. Rura gdzieś pękła. No i przez cały dzień nie ma wody. Tutaj taka woda nie gazowana. Jak tam mówię, śmieli się ten, że kryzys, kryzys, nie? Oszczędzać wodę, wody nam zabraknie, no i u nas zabrakło wody. Nie wiem, czy dzisiaj tą awarię naprawią, czy nie. Chociaż jakąś herbatkę zrobić, czy coś, nie? 2 takie akły i 1 taka woda duża. Taka duża też, niegazowana, no wiadomo, nie? 5
litrowa butelka też fajna, może się na coś po prostu potem przydać, także nieplanowane. Nieplanowana właśnie woda, wróciliśmy, myśleliśmy, że już awaria będzie naprawiona, a tu się okazało, że oni tam dalej, że tak powiem, grzebią i kopią, więc trzeba było się wrócić i pojechać po prostu po wodę. Tak, kochani. No to tyle, takie zakupy, wiecie. Nie duże, nie małe, nie? Jak się oczywiście film podobał, to zostawiajcie łapkę w górę, komentarz, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!